powitajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... światło. Ledwo je widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię mi prosto, musicie wkroczyć do światła! Ale uważajcie, aby nie dać się... Nie! Nie zginęła, prawda? Raczej nie. Chodźmy. Spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Dobrze. Co to? To jest. Chyba to zabiłeś. Spójrz w górę. Rano, o co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Chłopcze. Co mówią? Coś o odwiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go potrzebują, czemu się nie podzielą? Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. Mordują elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Będzie ich więcej. Skąd to się w ogóle bierze? Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Ej, to część cyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Zaraz, czy to Sindri? Co? Każ mu dłużej hartować stal. Wypaczył detale.
boską. Zapraszam ponownie! W jaki sposób dotarłeś tu przed nami? Powiedziano nam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla was to jest jedyna droga, ale krasnoludy mają swoje sposoby. Odpowiedz na pytanie. Ta dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia, bo... niech ci będzie. Dzięki magii. Zadowolony? Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz?
Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów. Wściekły. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem... zło. Spójrz, może z nimi porozmawiamy. Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale może... Nie obchodzą nas. Spójrz na to. To musi być ta świątynia. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Niebieskie drzwi! To musi być wejście. Chodźmy! Ostrożnie, chłopcze. Co oni robią? Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Tu na dół! Jazda! Nista! Naprawimy most tam z dołu. Dobra, coś się stało, tak sądzę. Za tobą! Dlaczego nas atakują? To nie miejsce dla nas. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce,
ale wojna wszystko psuje. Dokończymy innym razem. Chwila. Połączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, wracamy do łodzi. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Patrzysz na te oczami dziecka. Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Ale zostawmy to. Dalej musimy iść pieszo. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Chłopcze! To znowu głosy, ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Lug. Co się dzieje? Rony! Zobacz! Ojcze? Tak. Głosy, które słyszałem. Ciężko było je rozróżnić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. To nie brzmi dobrze. Leć na ziemię! Podchodź do klatek. Są zamknięte. Przygotuj się. Co? Jazda! Mam nadzieję, że było warto. Miejsca!
za mną, Atreusie. Już idę. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. Myliłeś się wtedy. Tak. Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Thank you.
Jesteś pewien, że wiedźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. Jest tego więcej. Jeśli zetniemy dość, moc nad nami powinien się pojawić. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne.
zamrażasz! Sprytne! Przywróciliśmy główny most! Musimy wrócić na górę. Wychodzi na to, że światło tworzy nie tylko mosty. Może przeniesie nas na górę. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem. Po co komu nie działające drzwi? Halo? Chodź, znajdziemy inną drogę. Znowu ten krasnolud. Sindri? Ej, Sindri! Tędy. Ej, Sindri, możesz na to spojrzeć? Szczerze? Nie mam w tej chwili nic na tapecie. Zaraz. Zabiliście pradawnego? Tak. Było ciężko? Tak. Czy to wszystko, co mi powiesz? Tak. Czuję, że mam dzisiaj wenę. Co mogę dla ciebie zrobić? Ach, co jeszcze podać? No, pomyszkujcie jeszcze, to coś wykombinujemy. Tu, chłopcze. Kolejny. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi? Jesteśmy. Oczywiście. Atreusie, do mnie! Mm-hmm.
Tam, światło. Zasłonili je tym czymś. Czemu to zrobili? Spójrz, kolejny elf światła. Co on robi? O nie! Czemu go zabijają? Nic nie zrobił. Nie wiesz tego. Widzisz kres tej wojny, chłopcze. Nie wiesz, co doprowadziło do tej chwili. Ale on się nawet nie bronił. To był jego wybór. My dokonujemy swoich. Skup się, chłopcze! Ogień po lewej! Światło jest blisko. Szukaj drogi do środka. Udało się! Spójrz, kolejne mosty! Chodź za mną. Przywracasz wszystkie drogi. Za trudne. Może znajdziemy światło gdzie indziej. Nie, daj mi chwilę. Jeszcze nie. Potrzebuję ciszy.
wiem, co my tu jeszcze robimy.